Umowa pożyczki w prawie cywilnej. Jeżeli mówimy już o umowie pożyczki, to przede wszystkim należy powiedzieć, że taka umowa jest zaliczana do grup umów cywilnoprawnych dwustronnie obowiązujących, uregulowanych w kodeksie cywilnym, bo oczywiście obowiązuje dwie strony. Pożycz... Jest to umowa między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. I w obrocie gospodarczym umowa pożyczki to jedna z najpopularniejszych umów, które są w takim obrocie zawierane. O tej umowie traktuje także artykuł 720, paragraf 1 Kodeksu Cywilnego, i mowa w nim o tym, że przez umowę pożyczki pożyczkodawca obowiązuje się na przeniesienie na własność pożyczkobiorcy określonej ilości pieniędzy albo też rzeczy oznaczonych wyłącznie co do gatunku. A biorący tą pożyczkę, czyli pożyczkobiorca, składa takie zobowiązanie tej samej ilości pieniędzy albo takiej samej ilości, Rzeczy tego samego gatunku i takiej samej, tej samej jakości. Przede wszystkim pożyczka ma konsensualny charakter. Co to oznacza? Oznacza to, że pożyczka jest zawarta, gdy dwie strony, albo też więcej stron złożą takie zgodne oświadczenie woli. I właśnie konsensualny charakter pożyczki odróżniają od umów realnych, które, aby były skuteczne, no to muszą jeszcze, tam należy dokonać jakichś dodatkowych czynności, na przykład wydania rzeczy, etc. I w artykule 720, tym razem paragrafie drugim, Kodeksu cywilnego pożyczka a dokładnie umowa pożyczki której wartość przekracza 1000 zł to wymaga zachowania formy dokumentu i jest to forma zastrzeżona wyłącznie dla celów dowodowych natomiast sama ustawa kodeks cywilny nie zabrania zawarcia tej umowy w formie ustnej Ponadto w orzecznictwie przyjmuje się, że umowa pożyczki może zostać zawarta w tak zwany sposób dorozumiany. Sam fakt udzielenia pożyczki ustawowo i powyżej ustawowo określonej kwoty, kiedy nie jest zachowana forma pisemna, nie ma wpływu na to, czy ta czynność prawna jest ważna, a dorozumiane oświadczenie woli to wszelkie zachowania stron, które ujawniają wolę dokonania określonej czynności prawnej w sposób dostateczny i w sposób zrozumiały. Kiedy zawierana umowa w ten sposób, kiedy zawiera się umowę w ten sposób, to Tutaj ważną rolę w takim ustaleniu, czy konkretne zachowanie strony posiadało taki walor oświadczenia dorozumianego woli. Tutaj odgrywa też rolę kontekst sytuacyjny tego zachowania. Jednak zalecane jest zawieranie pożyczki w formie pisemnej, bo w przypadku całkiem możliwego sporu, Sądowego, zdecydowanie łatwiej będzie udowodnić pożyczkodawcy swoje roszczenie. A waluta, według artykułu 358 Kodeksu Cywilnego, jeżeli przedmiot umowy pożyczki, jeżeli tym przedmiotem jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, pożyczkobiorca ma możliwość spełnienia świadczenia w polskiej walucie. Chyba że ustawa albo orzeczenie sądowe, które jest źródłem zobowiązania albo sama umowa pożyczki zastrzega spełnienie świadczenia wyłącznie w walucie obcej. No, zasada jest taka, że wartość waluty obcej jest określana według kursu średniego ogłasz ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia. Jeżeli dłużnik yy, zbyt długo zwleka, Powierzyciel, czyli osoba, której tutaj należy się spłata pożyczki, może żądać spełnienia świadczenia w polskiej walucie według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia, w którym zapłata jest dokonana. Kiedy można odstąpić od umowy pożyczki? Tutaj w grę wchodzi artykuł 722. Pożyczkodawca ma prawo odstąpienia od umowy i odmowy wydania przedmiotu pożyczki w przypadku, gdy zwrot pożyczki budzi wątpliwość z powodu np. złego stanu majątkowego pożyczkobiorcy. I złego stanu pożyczkobiorcy. A wtedy ustawodawca zastrzega jednak, że takie uprawnienie nie przysługuje pożyczkodawcy, jeżeli w chwili zawarcia umowy doskonale wiedział, miał świadomość złego stanu majątkowego osoby, która tą, tą, tą pożyczkę brała, albo z łatwością mógł sprawdzić ten stan majątkowy, mógł go zweryfikować. Przy dokonaniu analizy, oceny majątkowego stanu pożyczkobiorcy, koniecznie trzeba wziąć pod uwagę, Całość jego sytuacji materialnej, a w szczególności stosunek aktywów do pasywów, czyli jedna z zasad ekonomii. I ciężar dowodu wykazania złej sytuacji finansowej pożyczkobiorcy oczywiście spoczywa na dającym pożyczkę, nie odwrotnie. Co więcej, jeżeli umowa pożyczki zawierana jest między instytucją, która tej pożyczki udziela, a konsumentem, to pożyczkobiorca, będący konsumentem ma pełne prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, czyli 2 tygodni od dwóch tygodni od dnia jej podpisania. A jakie mamy roszczenia z tytułu umowy pożyczki? Kiedy na przykład pożyczkodawca nie wydaje przedmiotu umowy pożyczkobiorcy przez 6 miesięcy, czyli pół roku, przysługuje tutaj roszczenie o wydanie tego przedmiotu. Kiedy ten czas upływa, roszczenie biorącego pożyczkę ulega przedawnieniu. Artykuł 723 kodeksu cywilnego traktuje o tym, że jeśli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, to osoba zobowiązana do spłaty, czyli dłużnik, ma obowiązek zwrotu pożyczki w ciągu 6 tygodni po wypowiedzeniu umowy przez. Pożyczkodawcę. I teraz jeszcze przejdźmy do artykułu 724 Kodeksu Cywilnego, czyli odpowiedzialności za wady. I zgodnie z treścią tego artykułu, jeśli jakiekolwiek rzeczy otrzymane przez pożyczkobiorcę mają jakieś wady, mankamenty, to Pożyczkodawca ma obowiązek naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu pożyczkę, przez to, że wiedząc o wadach, nie zawiadomił go o nich. I równocześnie ustawodawca wyłączył stosowanie tego przepisu, kiedy biorący pożyczkę mógł z łatwością wadę zauważyć. Bardzo istotnym jest fakt, że powyższa zasada ma charakter dyspozytywny, co oznacza, że strony mogą dokonać modyfikacji odpowiedzialności z tego tytułu, a co więcej, nawet całkowicie ją wyłączyć.